Dzień dobry, witam. Zbyszek Gałuszka i... Eryk Kucharski. Mieliśmy problemy. Trzecia liga w zeszłym sezonie się skończyła. Informacja, że nie będziemy grać. No chłopcom było troszeczkę przykro. Rozmowy w kuluarach. Chłopcy się odezwali. No i jesteśmy, gramy dalej. No i myślę, że to będzie fajnie. Walczymy o złoto. Trener zostaje, najlepszy trener, jakiego możemy mieć, Eryka Kucharskiego. Eryk zostaje u nas. Zespół jest skompletowany. No myślę, że Eryk też coś powie o zespole dalej. Ja już się tam w sprawy drużyny nie wtrącam. Na wstępie tylko powiem, że jestem bardzo zadowolony, że mogę pracować znowu z prezesem, z Zbyszkiem i z chłopakami. Tak? Bardzo się zżyliśmy w poprzednim sezonie, zaszło kilka zmian. Próbujemy się odnaleźć w dobie całego koronawirusa, w dobie pandemii i mi się wydaje, że trenujemy bardzo ostro. Będziemy dobrze przygotowani do sezonu. Trenujemy wtorki, czwartki. Być może rozszerzymy o jeden trening jeszcze w przyszłym czy za dwa tygodnie, o piątek jeszcze. Im bliżej sezonu, tym nabieramy rozpędu. Na razie trochę ćwiczymy, tak powiem, stacyjnie z piłkami, zapoznajemy się dopiero i właśnie od przyszłego tygodnia już wchodzimy w okres ćwiczeń globalnych i też ćwiczenia takie pojedyncze, takie, że tak powiem, drille dla rozgrywaczy samych czy przyjmujących, po prostu pod pozycję. Nazywam się Kamil Łukasz, jestem środkowym bloku przygotowania do sezonu. Uważam, że wyglądają bardzo profesjonalnie i obiecująco, ponieważ jak wiadomo, przeszliśmy wszyscy przez pandemię koronawirusa. Wiele osób trenowało, ale też duża część drużyny uważam, że sobie przebimbała ten okres. No i mimo wszystko po tych paru treningach fajnie dajemy radę wydolnościowo i siłowo, także jestem bardzo pozytywnie nastawiony do sezonu i uważam, że możemy powalczyć o najwyższe cele. Zostałem tu już na drugi sezon. Udało się dogadać definitywny transfer, także jestem już, można powiedzieć, zawodnikiem obornik pełnoprawnym. No więc samo przez się to mówi, że naprawdę jest tutaj bardzo fajnie.